Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dniu dzisiejszym pomysł na obiad. Burrito z kurczakiem i guacamole. Do wykonania przepisu będziemy potrzebować wiele rzeczy, więc żeby było sprawniej, nie będę ich wymieniać. Będziecie je mieć w liście składników w opisie filmu. Rozpoczynamy gotowanie. Do naczynia miksującego wrzucamy 5 g kolendry, świeżej tylko liście. Ja daję pietruszkę. Zakładamy miarkę z pokrywą. Rozdrabniamy 2 sekundy obroty 7. Przygotowujemy teraz sos guacamole. Do naczynia wrzucamy 60 g cebuli pokrojonej w ćwiartki. Pół papryczki chili, świeżej, bez gniazd nasiennych. Jeden ząbek czosnku. 100 do 120 g pomidora bez gniazd nasiennych. Zakładamy miarkę. I rozdrabniamy 5 sekund na obrotach 5. Całość przekładamy do innego naczynia. Do naczynia wrzucamy 450 g awokado. Dwie łyżki soku z cytryny. Jedną łyżeczkę soli. I zakładamy pokrywę. Rozdrabniamy 5 sekund obroty 4. Dodajemy wcześniej rozdrobnioną cebulę z pomidorami. Ja rozdrobnię jeszcze raz, bo ja miałam mniej dojrzałe awokado i nie jest takie dokładnie rozbite. Zakładamy pokrywę z miarką. Mieszamy 5 sekund obroty 3. Przekładamy do innego naczynia.
odstawiamy na razie. A naczynie należy umyć i osuszyć. Guacamole mamy gotowe, naczynie mam wymyte. Teraz przechodzimy do wykonania samego nadzienia do tortilli, do burrito. Do naczynia miksującego wrzucamy 250 do 300 g sera panela. Jest to świeży meksykański ser. Ja oczywiście takiego nie mam, więc dodaję nasze salami. Zakładamy miarkę i pokrywę i rozdrabniamy ser. 2 sekundy obroty, 4. Przekładamy do innego naczynia. Teraz do naczynia wrzucamy 200 g cebuli. Gramów pomidorów. Gramów oleju. Dwie łyżeczki koncentratu bulionu drobiowego. Zakładamy pokrywę z miarką. Rozdrabniamy 5 sekund, obroty 5. Rozdrobnione jest wszystko w ten sposób i teraz całość dusimy 5 minut, 120 stopni, obroty 1. Do całości dodajemy 1000 g piersi z kurczaka pokrojonej w kostkę. Dodatkowo dodajemy 70 g papryczek chili chipolite. To są takie papryczki z puszki. Nie mam akurat, więc dodam zwykłą paprykę czerwoną. Można dodać jeszcze do środka 2 liście laurowe. Zakładamy miarkę z pokrywą. I dusimy kolejne 18 minut, 100 stopni, obroty 1. Danie jest już gotowe. Ja sobie przełożę do miski, żeby łatwiej mi się nakładało. Teraz na każdej tortilli należy ułożyć równomiernie 2-3 łyżki nadzienia, czyli tego. Posypać rozdrobnionym serem. Ten ser, którego ja nie miałam, można również zastąpić białym serem typu włoskiego. I do tego ma być guacamole, które ja sobie włożę do środka. Po prostu sobie to tak zmieszam. Wydaje mi się, że będzie ciekawszy smak.
całość posypujemy serem. Zwijamy rulon. I teraz po przecięciu na pół jest już gotowy do jedzenia, ale ze względu na to, że dodaliśmy tam ser, w moim przypadku żółty, to ja sobie wolę całość jeszcze zapiec w opiekaczu, żeby tortilla była bardziej chrupka. Więc po prostu sobie włożę na parę chwil do opiekacza. A później dopiero przekroję. Burrito jest gotowe. Przełożę sobie tylko na deskę, żeby przekroić. Wygląda tak. Myślę, że jest to tak smaczne, na jakie wygląda. Polecam wszystkim wykonać. Nie zapomnijcie o subskrypcjach, o dzwoneczku, żeby żaden film Was nie minął. I do następnego pomysłu. Pa, pa!